Kurde. Siemaneczko, z tej strony Mikro Dawid DZ, a dzisiaj oto zaczynamy nowego vloga, znaczy nowy film. Dzisiaj trochę inaczej, bo dzisiaj trochę sobie pokręcę kluczami. Znaczy trochę, w sumie to jednym kluczem i tyle. Nic, lecimy. Dzisiaj wymieniamy sobie olej w ursusiku. O, jest ursusik. Odpalamy, żeby się nagrzał. No i odpalił ładnie, pięknie, ładnio. No dobra, lecimy. Niech sobie pochodzi tutaj z 10 minut. Może kawałek się przejadę nim, żeby się trochę rozgrzał. No i mamy tutaj oleje, tutaj znaczy nie patrzcie na bańki, bo to jest bańka, to nie ma znaczenia jaka to jest bańka, bo tutaj był olej kupowany luzem. To jest olej Mobila, znaczy w tych bańkach luzem olej kupiony. Czyściutki, ło, tutaj widać tam, nie widać, nie wiem czy widać czy nie, nieważne. Czekajcie, mam zapisane gdzieś jaki to jest olej. Dekad Mobil, już wam mówię, 10W40 Delvac, Delvac czy coś takiego, Mobil Delvac, ło proszę, ło taki olej leję do ursusika. W luzie kosztuje, w sensie, bo kupuję mu takie, na takie składnice i oni tam mają luzem olej na sprzedaż, na necie by taniej kupił. A luzem kosztuje 20 zł litr. Z tego co... No tak kosztuje, bo kupowałem ostatnio. A tutaj mamy do tego Agro Uto, mamy do... Tutaj ten do silnika, ale to jest do tego przecież. Do tyłu, do skrzyni Uto dajemy. Agro Uto 10W30. Olej przekładniowo-hydrauliczny. No i to jest do tyłu, bo to też będę musiał dolać dzisiaj. Tam coś tam widziałem, że no po prostu sprawdzać cały stan. A to ładujemy do silnika. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze mam filtry. I filtry to był... Czekajcie, to jest... To jest paliwa, jeden. To chyba jest paliwa, ten drugi. To będzie oleju. Ten duży będzie olej. I wymienimy sobie filtr. I olej. Znaczy tego paliwa też będę wymieniał. Też będę paliwa wymieniał, ale to zaraz. W sensie, że nie na vlogu. O, nie na filmie, o tako. No. Dobra, stwierdziłem, że przejedziemy się. Bo tutaj widzę, że ta temperatura już chodzi chyba z 5 minut ciągniki. Nie wzrasta ta temperatura. Czekajcie, setura do góry. Dałoby się. Jeszcze się przejedziemy kawałek. Od razu uprzedzę wasze pytania. Kiedy mycie ursusika? W następnym vlogu prawdopodobnie mi się uda. Go, znaczy następny vlog postaram się, żeby był właśnie z mycia. O, chwila, bo telefon dzwoni. Dobra, już trochę mamy na blacie. Jakieś niecałe, myślę, że jak dojdę do domu. Teraz na trójce trochę, bo jedziemy szybciej. Myślę, że to 80 stopni będzie, więc będzie spoko, starczy. I no. Będzie ok. 80 stopni będzie kucio. A jeszcze teraz zajedziemy do tych. Jałóweczki tam stoją. A o dobra, nie jadę, zajedzę, jadę do domu właśnie. Jadę, stawiam ciągnik i spuszczamy olej. Ładnie to wygląda, taka jazda. Tam mam drugiego pro, o, już coś przekręciło.
No, 80 stopni będzie miał. Wystarczy. Szyby mi parują. Muszę ten preparat w końcu kupić. Do szyb. Proszę bardzo, 80 stopni, gucio. Już sobie popuściłem lekko. Czekajcie, żeby tutaj, żeby tego piochu tu nigdzie nie było nic. Myślałem, że palcami pójdzie. Nie poszło. No, kurczaczki. No i pójdzie, tylko trzeba tak odruszać, że pójdzie palcami. Raczej nie. O, dobra, idzie. O, cieplutki jest. Na bank jeszcze czekajcie teraz. Teraz, kurde. O, tu jest kuraczek, o, zobaczcie. Teraz, kurde, trzeba coś, żeby w to złapać. Tylko w co? O, dobra, jestem. Może kasterka to nie jest? Znaczy, no może jest. Farmerska kasterka. O, proszę bardzo. Jest kastereczka. Zrobiłem sobie z tej, z bańki. I teraz trzeba tak zrobić, żeby się, kurde, nie oblać tym olejem, ale to będzie ciężkie do zrobienia. O kurde. Dobra. Kurde, rozlało mi się trochę. No i co zrobisz? Nic nie zrobisz, jak kurde, jak się już rozlało, to się rozlało. Trudno. Jest kureczek. O, proszę bardzo. Tak to wygląda. O. Olejek leci ładnie, czyściutki, nie ma opieków, nie ma, o, leje się, leje się. Jest kulczyk. Dobra, będzie dobrze. Dobra, położę sobie ten kurek tu, muszę jakąś szmatę przynieść. Cała ręka brudna, ale nic się nie stało, taka robota. No nie ma opiłków, ten zapaszek. Myślałem, że więcej tego oleju będzie. Dobra, niech ścieka. I tu jakiś o-ring zakłada się. O, wiatr zawiał i wyleciało, wylało się. Tamto nagrywa, jeszcze nagrywa. Myślałem, że nie nagrywa, a to nagrywa cały czas. Dobra, kurczak jest. Olej ścig. Wszystkich. Szkoda, że filtra nie odkręciłem. Zaraz będzie, że się nie znam w ogóle. Zapomniałem najpierw filtr odkręcić. Już go odkręciłem. Kto go zakręcał? Oczywiście, że Dawidek go zakręcał. Nie odkręci się nigdy. Filtr metalowy. Więc filtr metalowy się zakręca rączką.
tylko i wyłącznie ręką. Tu jest filtr, o. Przyniosę sobie takie coś, zaraz zobaczycie. Kurde, ciężko jest nagrywać. Czekajcie. Miole, pewnie się, o już się daje olej. Ciężko jest nagrywać jedną ręką. Mogłem sobie GoPro założyć na ten, na łebek. Nagrywać i robić, to powiem wam, że to jest sztuka. O, już go mamy prawie. Jest. O, elegancko. Czekajcie, żeby tu oleju sobie nie wylać. Tutaj. Mogę go tutaj wypróżnić, o. Dobra, filtr założyłem nowy, troszkę go tam zalałem. Znaczy założyłem, jeszcze nie dokręcony. Przez szmatę dokręcę go. Tak się powinno filtry metalowe dokręcać właśnie, przez szmatę. Nie tam żadnym jakimś czymś, tylko szmatą i... Czekaj, ta. Dobra, wezmę jeszcze dwoma rękoma, albo może tak, o. Kurde, muszę GoPro położyć, postawić gdzieś, bo tak, bo nie mam tyle siły. Może tak. Dobra, jest. Jest zakręcony. Pięknie. Teraz tylko kureczek, a filtr trochę zalałem. Oleju troszkę tam go w niego wlałem. Kureczek jest. Nie wiem, czy mu tutaj dać nową tą. Idę zobaczyć, czy mam na warsztacie. Akurat mam, o. Proszę bardzo, ten pasował. Taki grubasek. Dobra. Zamykamy. Żeby się nie wydupiło. Do szafeczki. I cyk. No i mamy. Można ładnie dokręcić wszystko, zobaczyć. No. No i dobra. Dokręcone. Tutaj posypałem piachem. Tu i tak są płytki pod spodem, więc posprzątam, to nic nie będzie. Ładnie. O kurde, kto to tak zakręcił? No nie ja, a może i ja? Ładny, czysty kroczek. Dobra, lejemy ten olej. I leci, leci. To nie był zbyt dobry pomysł, żeby z tego lać. Stwierdzam. Pół godziny będzie się kurde lało. Ci lejek to by było coś pięknego. Może tutaj jakby wewożę. Dobra, wymieniony, znaczy wymieniony. Kulek zakręcony, jeden, drugi. Odpalamy. Gasimy, zobaczymy, ile jest oleju. Wydaje mi się, że jeszcze będzie troszkę mało, bo zaciągnął na pewno, ale dałem i tak nalałem ponad stan. Nalałem ponad stan na pewno. Ale wydaje mi się, że i tak będzie mało. Kurde. O, malutko. Trzeba jeszcze wlać z 1,5 litra, jak nie 2. Dobra, to leję dalej. No i dobra, wymieniłem ten olej w pełen stanie, co jeszcze kureczek muszę zakręcić. Teraz obczaję, że między stanem minimalnym a stanem maksymalnym
W Ursusie C382, czyli w tej 80 naszej, jest gdzieś około 1,80 litr. Od minimalnego do maksymalnego 1,800 litr. 800, tak, 1,800 litr to tak by trzeba powiedzieć. Niecałe 2 litry między stanem minimalnym a maksymalnym. No nic, wymieniony olejek, filtr, wszystko jest git, olej jest git. Tyle w temacie chyba było w tym vlogu. Teraz troszkę to muszę sobie porozlewać na bańki. Tutaj o. I tyle. Także co? Dzięki, że byliście. Jeżeli byliście w ogóle do końca. Jeżeli byłeś do końca, mordo, to napisz w komentarzu hashtag wymiana oleju. A ja ci przypnę serduszko. No, chyba to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się vlog podobał. Także co, subskrybujcie kanał. I co, do następnego. Elo, elo!